Tak właśnie wygląda pogorzelisko po jednym z supermarketów w Wadowicach, który 14 stycznia w poniedziałek praktycznie, można powiedzieć, że doszczętnie spłonął. Okoliczności tego wydarzenia są cały czas badane przez policję oraz prokuraturę. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, supermarket ten zostanie odbudowany, jednak nie wiemy w jakim terminie. Będziemy Was informować o tym na bieżąco.